Hejka wszystkim, witam was na kanale mojej siostry. Dzisiaj wstawiam filmik, jak gramy z moim bratem i właśnie teraz słyszeliście jego głos. W tym filmiku wam pokazujemy, jak zrobiliście tego haka z farmą Steve'a, jak się dostać do stajni nowej grani bez, nie musieliście mieć jej odblokowanej kiedykolwiek w życiu, bo jakby ja nie miałam jej jeszcze na tym koncie, nigdy nie miałam jej odblokowanej, więc da się tam dostać bez mniej odblokowanej. Ogólnie to mój brat się naprawdę cieszy, że może ze mną nagrać odcinek, bo zawsze chciał być dla kogoś odcinku, a w sumie to chciał po prostu mieć swoje konto, więc Igor, przywitaj się. Hej i pozdrawiam! Pozdrawiam, no właśnie, pozdrawiamy bardzo. Więc mój brat za parę lat sobie stworzy konto na YouTubie i będzie też nagrywał pewnie Minecrafta albo Robloxa. No oczywiście, że Robloxa, Farming Simulator. Nie. Polish Car Driver. To jest moja najlepsza gra. Moja ulubiona bardziej chyba raczej. No co ty robisz? No. Więc jakby bardzo się cieszę, że nagrywam ten odcinek z moim bratem, a nie sama, bo sama takie nagrywanie to jest bardzo nudne. Przecież naprawdę parę tygodni nam to zajęło zapisywanie filmików, bo nie zawsze miałam czas i nagrywanie głosu. Bo na przykład taki, jak jest tutaj 30-minutowy filmik, to długo nam to zajmie i jak nie wstawiałam tego 22 czerwca, to was bardzo przepraszam, ale wczoraj próbowałam to zapisać, ale nie miałam miejsca. Więc w ogóle przepraszam was, że mi się nie udało tego wstawić, jak nie wstawię tego, wiecie, 22 czerwca, to wstawi to do 23, a maksymalnie 24 czerwca, ale sorry, bo... Czyli jak będę dostał dyplom z przedszkola. Bo już kończę przedszkola w tym roku teraz. Więc, miałam powiedzieć, że właśnie jak wstawię ten filmik, to wstawiam go maksymalnie 24 czerwca, bo to miało być na moją drugą miesięcznicę mojego kanału. Dziękuję wam, że ze mną jesteście przez ten cały czas. I no, przez bardzo ten fajnie. Przez cały czas. Powiedziałam. Bo ja bardzo fajnie przez się. Przez cały czas. To jest to samo. Bo po prostu wam dziękuję, bo to jest bardzo fajne nagrywanie i z wiedzą, że na niektórych filmikach mnie dużo osób ogląda, na niektórych nie wiadomo. To prawda. Wiem. Ale i tak się bardzo cieszę, że mogę coś przerabiać, stawiać i nawet za parę lat to oglądać. Jak gadałam, mogę sobie przypomnieć te wszystkie czasy. oczywiście mówię za parę lat, ale dobra, tutaj musiałam i będę mówiła w czasie, jakbym teraz to gadała, przez czas grania, żeby nie było. Więc dobra. I tutaj musiałam na Igora czekać. Bo mój braciszek Igorek ma wielkie problemy z bieganiem w Stresable. Tym bardziej, że wtedy grałem na telefonie, ale na szczęście mam już komputer i laptopa, więc jak gramy z moim bratem, to Igor gra na laptopie, a ja gram na komputerze. A czasami jest na odwrót, ale zależy o to. Ale bardzo cieszę, że Igor już nie musi grać na telefonie, tylko może grać w... No to prawda. Na laptopie albo komputerze. Ty też się cieszysz? Tak. Właśnie to, bo ja normalnie się nie mogę doczekać, aż dostanę laptopa, bo chciałam naprawdę, żeby mój brat miał ze mną grał, żeby miał większy ekran, wiecie. No i też w Robla, przecież to jasne. Wiecie, o co mi chodzi, że nie na telefonie, taki mały telefonik. Telefonik, na nim się trudno gra, nawet nie można jeździć. Takie małe ekraniki, a tutaj mamy zaraz dwa komputery, więc to jest super sprawa. Teraz nawet można sobie grać w domki, w Blockhaven, w Topia. Teraz możemy... Tutaj odcięłam moment, bo ja nie mam totalnego pojęcia, co powiedziałam, ale mam nadzieję, że filmik wam się spodoba i po prostu... Zostawcie lajka, dajcie subskrypcję, Igor, komentarz. Nie jestem taka, ja nic nie proszę. Mi zależy, że oglądacie to i tylko mi na tym zależy. Żartowałem. A tu o lajki i subskrypcje, to tam jak chcecie. Ja nie będę mówiła tak jak inni normalnie chyba. Na pewno. Prawie wszyscy z YouTube. Ja jeszcze tak nie powiedziałam na moim kanale i nie będę tak mówiła, bo wiem, że to wkurza. Bo sama mnie tak czasami wkurza, jak słyszę, oglądam filmik na YouTube, tutaj
zostaw lajka i subskrypcję. No spoko, ale... Mówiłam, żeby zostawili. Ale to jest... Od wyboru zależy. No właśnie, więc oglądajcie filmik. Mam nadzieję, że wam się spodoba i docenicie naszą ciężką pracę mojego brata i mnie. Bo nagranie... to była bardzo ciężka praca. Nagranie takiego 30-minutowego filmiku z głosem, nie chodzi, bo trudne, a tym bardziej przerobienie tego, bo jak wiecie, musiałam zasłonić nazwę. Oczywiście w tym filmiku jest Horse Name Review. No i no. Oczywiście, wiecie, jak ten? To nazwę, to co? Ukryliśmy, jak było tam na ustawienia, ukryj nazwę graczy. No ukrywaliśmy, ale tu ja po prostu wzięłam, zasłaniałam specjalnie, żeby nie było widać nazwy, bo się boję, że mnie zbanujecie, moje konto. Więc, znaczy bałam się, bo wiecie, niektórzy są tacy, takie są osoby, które są tak, takie osóbki, które po prostu se dla beki banują albo wkurza ich to, że nagrywam na YouTube. No, randomowe takie. I tutaj w ogóle mój brat ładnie biegł. Pamiętajcie, nigdy, przenigdy nie wchodźcie do wody, kiedy macie tego haka, bo ja już z moim bratem kiedyś tak zrobiliśmy. On wszedł do wody i go tepło do Fort Pinta i musieliśmy od nowa biec do Jarlaheim na nogach, nie, do na dwór Srebrnej Polany na nogach i później do Stajni Nowej Grani na nogach, więc to było, wiecie, dużo roboty i czasu spędzonego. Bardzo dużo roboty. I czasu spędzonego. Bo to zajęło nam po drugim razie około 20 minut. A pomyślcie sobie, co będzie z napisami. Napisów na pewno w jeden dzień nie zrobię, bo nie mam czasu ogólnie. Więc no i ogólnie chciałam wam się pochwalić, że jakby ogólnie dzisiaj w klasie naszej były tylko 3 osoby. Ja, moja przyjaciółka i taka prawie przyjaciółka albo przyjaciółka. Nie wiem, nie mam pojęcia. Sama się zastanawiam. I było fajnie, bo mogliśmy robić co chcemy i siedzieliśmy na telefonach i grałyśmy w Uno. Grałyśmy jeszcze w... Grałyśmy w Gorącego Ziemniaka. Ha, ha, ha. Co to jest Uno? Uno to jest gra karty. Karty. Mhm. Wiecie, że nikt z mojej rodziny nie wie, co to jest Uno. Karty Uno. To jest trochę dziwne, bo ciągle są na reklamach, ale spoko. I że będę miała pasek. Normalnie wyczyn, bo... Jak ja sobie obliczyłam, to miałam średnią 4,66, a się okazało, że mam tak naprawdę, no w sumie nie wiem, ale skoro pasek jest od 4,75, to muszę mieć większą niż 4,75, więc bardzo się cieszę, bo mam szansę na złotą tarczę. Ogólnie to był mój cel od początku, więc wiecie, no super, wszystko i wszystko super. Jak chcecie, to mogła... Ej, bo ja chyba w tym filmiku pokazałam nazwę mojego brata, Stresabia, więc jak coś, to oczywiście możecie dodawać. Nie wiem, czy pokazałam, czy nie. Napiszcie w komentarzu. No jak chcecie, to możecie dodawać, my przyjmujemy. Ale napiszcie najpierw swoją nazwę w komentarzach, jak będziecie chcieli dodać, bo wiecie, inaczej nie wiem. I... No i po prostu... Ale nie chodzi o to, żebyście naprawdę napisali, że o ten nazwę swoją w komentarzach, żebym wiedziała na przykład, że dodaję osobę, która oglądała mój filmik, a nie taką po prostu, którą się na przykład spotkam na zawodach. Pamiętajcie, my wszystko widzimy, kto co komentuje, a kto nie. No wiem, no widzimy jeszcze konta, ale nie wiem, po co to powiedziałeś, ale spoko. My widzimy konta i co komentujecie, oczywiste. Do takich komentarzy. Ale nie dawajcie prawdziwej nazwy, tylko dajcie ze Star Stable. Właśnie. I wam w ogóle polubię serduszkiem. Znaczy, nie wiem jak się, jakby wiem jak się, o co chodzi z wyróżnionym komentarzem, czyli chyba tu chodzi o, no tak, że serduszko wam przypnę do komentarza, jak właśnie napiszecie swoją nazwę i że mnie dodaliście. Czyli na przykład moja nazwa to i cię dodałam. Ale tu mi chodzi, żebyście, wiesz, na moje inne konto, albo to Igora, co pokazałam, bo chyba nazwę pokazałam, co nie? Bo nie zasłaniałam, a nie widziałam, więc
napisz moja nazwa to blele. I jak chcecie, możecie napisać, jakie dodajecie konto, czy moje Mike and Gray Gil, czy konto mojego brata, bo chyba nie zasłoniłam nazwy, ale nie mam pojęcia, więc jak nie zasłoniłam, to po prostu napiszcie, czy dodajecie to moje konto mojego brata, czy moje. Coś, to moje prawdziwe konto, jak pierwsze stworzyłem, to się nazywa Avis. Avis, ha. I jakbyście mnie dodali na Mike and Gray Gil, to mogłam... A moje drugie jest najśmieszniejsze, Bandito. Ale żeś mi się wciął w zdanie. Mówiłam, że jakbyście mnie dodali na Mike and Gray Gil, to ja bym mogła zrobić coś takiego, że z fanami gramy, robimy taki odcinek, tylko byście mi musieli napisać, co możemy zagrać, albo chyba, że ja bym miała pomysł, na przykład chowany z widzami. W sumie to fajny pomysł, więc jak chcecie takie, w takim czymś uczestniczyć, to po prostu napiszcie w komentarzach, że dodajcie mnie na Mike and Gray Gil i no albo musiała być aktywna ciągle. Więc nie wiem, mogę... Nie wiem co, nie mam pojęcia, bo też nie będę cały czas aktywna. Ale no wiecie, że jak chcecie mnie dodać, to po prostu dodajcie. Nie gryzę. Haha, tak jak to się mówi, nie gryzę. I pamiętajcie, nie hejtujcie mojego brata, bo on ogólnie nie lubi grać tak bardzo stresable, ale... Lubi grać w Roblox, ale nie hejtujcie go, że za mną grał. Ale też lubi grać w Among Usa i Minecrafta. Właśnie, więc nie hejtujcie mojego brata, jak coś mówię, że grał ze mną w Serstable, bo on czasami zagra w Serstable, ale częściej zagra ze mną w Serstable, gdy ma nagrać odcinek, bo bardzo lubi być na odcinku, więc wiecie, i pochwalcie się w komentarzach, czy wy mieliście dobre oceny, czy nie, czyż nie. Czy może jak coś, pasek? To na tym filmiku, to dlaczego Lena tak skakała? No bo ja... Bo Igor się tam zablokował w tym kamieniu. No właśnie utknąłem tam. W tym tutaj, ale, tym właśnie. Ale tym. Jakoś sam wyszłem. Ja tutaj... Dobrze by było. Dobrze było, znaczy. Ja tutaj patrzyłam, właśnie próbowałam, ale tu się okazało, że on tak wyszedł z tego drugiego kamienia, tego właśnie, co teraz go jako jedynego widać. I zobaczcie sobie, boom. Patrzcie, zaraz Igora konia... Zwolnione tempo zrobiłaś. Nie zrobiłam. Aha. Igora koni tutaj będzie wystawał stąd. Proszę się nie wystraszyć. Nie, to wątpię, żeby była wielka szansa jakoś specjalnie, żeby się wystraszyć. Jak będziecie słyszeć mój głos czasami ciszej albo głośniej, to... O, widzicie tutaj go? To ja czasami... Ja czasami... Jak wyleciałam w ogóle. Wiem, właśnie mówiłam, że to nagrałam. I właśnie, że jak słyszycie mój głos albo ciszej, albo głośniej, to po prostu się oddalam i przybliżam do telefonu, więc to nie właśnie dzieje z głośnikiem, tylko ja się oddalam, albo przybliżam do telefonu. I jeśli chcecie znać moją nazwę na Robloxie, bo jak wiecie, to teraz z moim bratem gramy, tylko że jak nagrywam... Mojej siostry ten, no konto na Robloxie nazywa się... Ale nieprawdziwe. To jest tylko jak ona się nazywa i wszyscy widzą jej takie to. Nieprawdziwe. Ona się nazywa tak. Yihyo. Co? Nazwa z K-popu. Ja się nazywam Kittybella 1999U, czyli 1999U. A mój brat Igor, nie zwracajcie uwagi na nazwę, ustawiłam taką nazwę podejrzewam, że więcej niż rok temu. On się nazywa mój brat Dream SMP Fanapage. Bardzo zaskoczony. To jest moje prawdziwe konto. Nie, to jest moje. Lifehack. Mam lista. I wiecie, no. Nie hejtujcie, proszę. Wow, Igor się zdziwił, że jakieś zaproszenie dostał od jakiejś live talki. Znaczy wiecie, o tym chodziło. Posuwać czy prawo? No. Ogólnie wymyślałam niespodziankę na zakończenie roku szkolnego, teraz więc... Teraz jest zamknięte tylko dla właściciela. Cio. Więc jeśli nie chcecie znać tej niespodzianki, to najlepiej pomijcie na 15 minutę równą, dobra. Chciałam wam powiedzieć, że... Tutaj uwaga, spoiler. Że wstawię 24 czerwca, wstawię filmik z Robloxa. To jest taki spoiler
co wstawię, więc czekajcie, dobra? Okej, okay, teraz już koniec spoilera. Specjalnie tak zrobiłam, żebyście na 15... ja nie na mogę. 15. Na 15 sekundzie, żebyście usłyszeli właśnie to słowo. I nagramy... Albo dobra, już nie powiem co, nie powiem. Nie. I napisy na pewno zajmą więcej niż jeden dzień, może nawet niż tydzień. Więc wiecie, nie fajnie. Bo napisy są superowe, bo wiadomo, że dużo osób możesz słuchać z wyciszonym telefonem. Albo komputerem. Skąd wiesz? No właśnie. Jeszcze nam zostało 14 minut nagrywania głosu. Wiecie co, ja się bardzo stresuję pierwszą klasą. Co? Ja nie wiem czemu. Pierwsza klasa to najlepsza, najłatwiejsza. Klasa w szkole. W pierwszej klasie samoceny, ale bardzo trudno jest się dostać jedynkę. I więc dziwne. Ja bym się już na moim miejscu bardziej bała, bo jestem powyżej teraz. Bo idę już w tej klasy, co nie? I ja bym się na moim miejscu bardziej mogła bać niż mój brat, bo idzie dopiero do pierwszej. A ja po wakacjach idę do szóstej, więc nie rozumiem. Ale oczywiście wiem, że wszyscy się czegoś boją. I nie mam pomysłu, co mogę gadać, wiecie, więc prawdopodobnie zostawię trochę tego filmiku dla was, żeby było cicho, ponieważ nie mam pojęcia, co mam gadać, więc jakby do zobaczenia, zaraz zacznę gadać, aha. Powróciliśmy. To jest inny filmik i tutaj się zleciało, bo włączałam zobaczyć, czy bandicam jest, już mi się nagrywa. Ale dobra, Igor, chodź, idziemy do tego domku. No chodź tutaj. No, ja nie mogę. No w końcu. Dobra, lecimy, dawaj. Ej, czemu mam niebezpieczny wypadek? Nie wiem. A ty też masz? Tak. Nie mam totalnego pojęcia. Ej. Aha, dobra. Bo my mamy... To jest może dlatego, że to jest domek? Nie. Ty, no co się dzieje? Ej. Ja wiem. Bo my sobie wcześniej zrobiliśmy zdjęcie, co nie? I z tego zdjęcia kliknęliśmy zdjęcie, wiecie o co mi chodzi. O tą funkcję, że można sobie wybrać filtr, bla. I dlatego mamy... Nie mamy już niebezpiecznego wypadku. Znaczy mamy. Kurde, no. Super. O, da się wejść? Nie da się. Kurde. Dobra. Strzelimy sobie focie z tym oto dziadkiem i wrócimy do was, ale muszę jak zawsze czekać na Igorka, na mojego braciszka. Ej, dobra. Myślę, że mi się zacięła gra, ja nie mogę. Jak wiadomo, musimy czekać na mojego braciszka, póki spadnie, bo był na telefonie i to było normalnie totalnie niemożliwe, żeby to było totalnie niemożliwe, żeby tutaj kliknąć zdjęcie, więc... wiadomo, ja muszę popróbować, bo inaczej mój braciszek, kochany bardzo naprawdę, by nie strzelał, więc musicie tutaj trochę poczekać. A, dobra, przyszedł. Dobra, i tutaj strzelamy w focie z tym dziadkiem i tu było bardzo dużo prób, bo ten dziadek se zmieniał, se najpierw stał tak, później se nos ten brał, chyba tam przecierał. A później nasze postacie zaczęły tak samo robić jak postać mojego brata. I jak widzicie. I później one zaczęły robić tę zmianę i musieliśmy przeczekać to, żebyśmy się perfekcyjnie ustawili, że na zdjęcie. Więc w końcu, kiedy się ustawiliśmy, zrobiliśmy sobie zdjęcie. I nie wstawię go, ale wstawiałam go na mojego TikToka. Więc możecie sobie przejrzeć. I jak nie macie TikToka, to razem grać.
Ale uwaga, tam są też straszne. No niestety. Niestety. Tam mam konto, jak wiecie. Jak wiecie, nie wiem. Tam mam konto na TikToku właśnie, o którym nagrywam właśnie to moje SSO. Ale dobra, postaram się to dzisiaj stawić, czyli 22 czerwca. Jak nie, to 23, ale pamiętajcie, że to jest na miesięcznicę mojego... Dzisiaj jest 23. Na drugą miesięcznicę, dzisiaj jest 22. Na drugą miesięcznicę mojego kanału. Staram się tylko dlatego. 22 jest dzisiaj, zobaczcie na laptopa, na godzinę. Gdzie? 22 stopnie Celsjusza. Ej, jak dotarliście do tego momentu, to skomentujcie tutaj pod tym filmikiem z waszą ulubioną grę. A jak macie Robloxa, to zamiast tego, to waszą ulubioną grę na Robloxie. Czy lubicie straszne gry na Robloxie? Ja nienawidzę. Ja kocham, ale dzisiaj w kempingu dostałam jumpscare'a, bum, 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 a nie było straszne tak bardzo. Się po prostu wystraszyłam dlatego, że ja nie byłam... Ja też się wystraszyłam. Ja byłam tylko na co nie przygotowana do tego, ale dobra, teraz się topamy do domu. I tutaj pokażę wam haka, jak się dostać do Misty Gualy, przynajmniej próbowałam. Więc tutaj patrzcie, tutaj jeden klip mam wycięty, bo jak mówiłam, jeden filmik mi się nie wysłał. Miałam z nim bardzo problem, już chciałam mieć z głowy już ten filmik, całe nagrywanie, wysyłanie, więc już nie chciałam sobie tego filmiku wysłać. I po prostu zrobiłam go bez niego i właśnie będziecie widzieli, gdzie jest wycięte, bo to naprawdę widać, bo w jednym miejscu się staje, a w drugim już jestem w Valedale, jako że spadłam na dół. Wiecie, musicie pojechać do Valedale, zakręcić się w tym kole tajemniczym. Kiedy tam jesteście, macie za sobą bramę, a przed macie taki portal. Znaczy wiecie, on nie działa. Takiej ruiny portalu. I no, i tam musicie pójść, spaść i macie gotowe. Haha, a z hakiem oczywiście. Bo jak bez to, no. O, tutaj ja naprawdę pamiętam, jak tutaj próbowałam, jak byłam takim początkowym graczem totalnie w 2014, bardzo dawno temu, próbowałam stąd wejść, nie? I nie udało mi się chyba? Nie, udało mi się. Mi się musiało udać, tylko że pewnie mnie tepło, bo nie miałam Star Ridera, więc bo sobie kupiłam Star Ridera Lifetime'a, kupiłam sobie dopiero w 2000. Ty, udało mi się wejść tutaj, działałeś? Udało mi się tutaj wejść tędy. No. Wow. I jak mówiłam, i nie bójcie się tego czarnego ekranu. No bo to on tylko nic nie znaczy. I ogólnie jestem już sama w domu teraz, więc jakby już mój brat prawdopodobnie nie będzie uczestniczył już z głosem w tym filmiku, ale jestem totalnie zdziwiona, bo kiedy już wszystkie oceny były wystawione na samym początku, obliczyłam sobie i miałam średnią 4,66. Teraz sobie obliczyłam, bez zachowania, niestety. I mi wyszło 4,75, nie wiem jak to jest możliwe. Ale ogólnie się cieszę, bo... Czyli wychodzi mi, że mam średnią 4,75, no to po prostu wow. Bardzo się zdziwiłam. I to jest nowy sposób, tutaj jak widzicie, jest nowy sposób na szybsze zdobycie konia. No, jak się włamujecie na farmę Steve'a. I nie wiem po co tutaj dalej nagrywam. Aha. Jak widzicie, dowalę dalej, żeby pójść, bo przeczytałam się do domu, to musiałam tego haka zrobić od nowa. Więc wiecie, spoko, ale tutaj mi się prawdopodobnie utnie nagrywanie, bo nie mam pojęcia, ale jak wam mówiłam, mi się ten filmik... A, wiem, przy tym drzewie zapisze Anna serce London, chyba London, coś takiego. To tutaj mi się właśnie uciło nagrywanie i dalej... Mi się zaczęło dopiero nagrywać, kiedy byłam, wiecie, w tym kręgu już, więc jak mówiłam tutaj i miałam niebezpieczny wypadek, to już jest prawie koniec tego filmiku, więc cieszę się. Zdążyłam nagrać te 25 minut. Tutaj zaraz się pojawi, jak weszłam do sklepu i mi się okazało, że już widzę wszystko ekran, bo... No po prostu tak wszystko klikałam i weszłam do sklepu i tutaj mi się pokazało właśnie i super.
Bo i tu też będzie trochę migania, wiadomo. I ja specjalnie uciąłam te... Tu mi się uciął w ogóle dźwięk. Ale spoko. Zaraz się pojawia, bo tutaj zaczęłam klikać, ale jak wiadomo, na szczęście zaraz się pojawię. Więc jest dzisiaj 22 czerwca, jak mówiłam. I spróbuję to wstawić wieczorem. No bo wychodzę na dwór, a jest 17.12. Miałam wyjść na dwór, ale moja koleżanka do mnie z niej dzwoni, więc muszę do niej zadzwonić. Więc, ale ja tutaj po prostu muszę chyba wyciąć to, bo nie mam co gadać. W każdym razie, że nie mam o czym mówić, a już tak to jest powoli koniec filmiku, więc jeszcze 3 minuty chyba. Nie mam o czym gadać już po prostu. Więc zaraz do was wrócę, kiedy będę miała co powiedzieć. Dobra, tutaj spadłam, jak widzieliście. I dopiero wtedy strzeliłam, że ja mam niebezpieczny wypadek, jak jestem bez konia. A kiedy jestem na koniu, nie mam niebezpiecznych wypadków, więc musiałam biec po konia i z moim bratem tutaj biegliśmy. I chciałam wam powiedzieć, że wcześniej były takie urywki, gdzie mi się nagrywało z głosem, jak grałam z moim bratem. A tutaj teraz na przykład nagrywam po prostu z aplikacji, a nie wtedy to nagrywałam, więc takie tam urywki są, w ogóle to było dziwne, ale no, żeby nie było. I ogólnie jest mi ciekawa, piątku, nie mogę się doczekać. Najlepsze, najważniejsze oczywiście, że zdałam. Wiecie, jakby to było, to by było tak trochę niemożliwe, co nie, że nie zdać u mnie, ale... Ale no i tak była jakaś szansa, ale mała. Bo nie mam nic poniżej trójki. Znaczy poniżej czwórki, bo oceny końcowe mam ogólnie dobre. Mam 5 czwórek, 5 piątek i 2 szóstki. Nie mam ani jednej trójki, ha. Może to było dziwne, ale spoko. Dobra, jak widzicie, tutaj czekałam na mojego brata, musiałam mu coś tam zrobić tam. Wbiec, bo on jak zawsze nie umiał wbiec pod górkę. Więc tutaj trochę postoję i zaraz do was wrócę. Dobrze, że wróciłam. Tutaj wam pokażę, jak tutaj próbowałam wejść do Missy Gualej. I właśnie tutaj, jak widzicie, nie, jeszcze dobra, nie miałam niebezpiecznego wypadku chyba. Tutaj chciałam przetestować, czy będę miała, czy nie. Okazało się, że nie mam, więc strzeliłam wtedy, że jak jestem na koniu, nie ma. Więc jak widzicie, biegłam sobie po prostu po takiej plaży i pokazywałam wam, że tutaj jest Missy Gualej, właśnie ta druga część, na którą się nie można dostać. Tam za tą ścianą była, więc niestety nie dało się tam wejść, ale próbowałam i nie dało się, niestety, więc już wątpię, że się będzie dało kiedykolwiek, chyba że zrobię jakiegoś haka. I jak wiecie, tutaj, jak widać, tutaj próbowałam się dostać, ale jak mówiłam, się nie udało. Nie chciałam na filmiku tak zajmować czasu za bardzo, próbowałam po prostu parę razy. Jak widzicie, tam pod ziemią było widać Mystic Bolej. Za parę sekund koniec filmiku, kochani. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli dotrwaliście do końca, napiszcie swoją ulubioną emotkę. I tutaj jak chcecie stąd się wydostać, to musicie do wody pójść. Jak widzicie, to po stepa, jak wyjdziecie do wody. Więc to już na tyle w tym odcinku. I napiszcie swoją ulubioną emotkę, jeśli dotrwaliście do końca.